Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmaniak.pl. Fujifilm Finepix T350 to prosty, stylowo wyglądający aparat kieszonkowy. Oszczędnie poprowadzona linia plastikowej obudowy i spartańskie wzornictwo nie odstraszają polerowanymi powierzchniami. Poszczególne elementy zostały dobrze spasowane, a cała konstrukcja trzyma odpowiednią sztywność. Niestety, poprzez wysoką smukłość aparatu, w świetle obudowy nie znajdziemy gripu. Pewnym udogodnieniem jest delikatne wyprofilowanie tylnego panelu. Interfejs użytkownika został z kolei urozmaicony w swej prostocie, dzięki czemu nie sposób pomylić poszczególnych funkcji. Aparat jest zasilany za pomocą akumulatora litowo-jonowego, którego wydajność to około 180 zdjęć na jednym ładowaniu. To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że średnia dla kompaktu wynosi około 300 zdjęć. Trzycalowy ekran charakteryzuje się standardową rozdzielczością. Jest wystarczająco przejrzysty i czytelny, byśmy mogli swobodnie kadrować oraz przeglądać wykonane zdjęcia. Od strony podzespołów aparat ma czym się pochwalić. Wydajny obiektyw pozwoli na 10-krotne przybliżenie, z kolei matryca, choć oferuje wąski zakres użytecznych czułości, nie zawiedzie nas jakością obrazu. Niestety funkcjonalność kompaktu kuleje. Poza funkcją budowania panoramy nie znajdziemy tu nic użytecznego.